Siemaneczko, jestem Maksymalny 77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. Dzisiejsze zawody w Tampere, Finlandii. To jest Finlandia? Tak, chyba tak. Chwila, Google. Great success! Flagi mi się nie pomyliły, jest to Finlandia, tak więc lecimy dzisiejsze zawody w Tampere. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Motocykl przed chwilą naprawiłem. Teraz tylko pytanie jeszcze do AJ-a. Dzisiejsze zawody pojadę na najsłabszym oleju, ale chciałbym wiedzieć, czy mogę kupywać kolejne oleje, bo tam było napisane, chwila. Zakupy dotyczą jedynie oleju, czyli mogę kupić sobie na przykład ten najlepszy olej za 175, czy to jest na przykład już niedozwolone w wyzwaniu. Dzisiaj oczywiście pojadę na najsłabszym oleju jeszcze, ponieważ nie chcę zepsuć tego wyzwania. A AJ, jakbyś mógł, napisz mi w komentarzu i będę bardzo wdzięczny, tak. Dobra, nie ma co dłużej gadać, zaczynamy zawody w Finlandii. Zapraszam was na te piękne, mam nadzieję, zawody w Tampere. Dokładnie tak, wydaje mi się, że zawody mogą być naprawdę jedne z takich ładniejszych na kanale w tym sezonie, ponieważ no, mam takie poczucie, że czuję się w miarę pewnie na tym torze. Nie jest to tor, który jest dla mnie jakimś postrachem, jak na przykład, nie wiem, Warszawa. Warszawa jest dla mnie torem, którym jest dziwny, po prostu nie czuję tam ścieżek, ale to już ostatnio mówiłem. W Tampere jednak te ścieżki czuję, nawet wiem, gdzie pojechać, wiem, gdzie złapać tą prędkość. A na torach niektórych to naprawdę nie wiem jak pojechać, nie wiem gdzie. A teraz zaczynamy te zawody. Dobra, tam troszeczkę, chwila, tutaj coś się dzieje dziwnego. Dwójka zawodników wykluczona na pierwszym łuku, wyjechali za tor i zostałem sam z Hampelem, sam na sam, jeden kontra jeden, gonię Polaka teraz w kasku niebieskim i nożyczki, pięknie pojechał teraz Taiwinden. I teraz czy Jarosław Hampel coś zrobi, czy Jarosław Hampel coś wykombinuje zaraz, żeby mnie wyprzedzić. Jest pierwszy Jarosław Hampel, bardzo ładnie pojechał tutaj Polak w kasku niebieskim. Gdzie Hampel teraz znajdzie swoją prędkość, gdzie on ją znajdzie? To jest dobre pytanie. Nie wiem, na razie próbuję go wyprzedzić, ale wow, ale ładny bieg, pierwszy mecz, znaczy pierwszy bieg otwierający ten mecz, to chciałem powiedzieć. I naprawdę bardzo ładny, przetrzymany Polak za Taiwinenem. Nie dał Taiwinen, trzykrotny mistrz świata, wydrzeć sobie 3 punktów. Ogólnie to mam nadzieję, że filmik do tej pory nie lagował, ponieważ mam chyba 1 GB miejsca wolnego na dysku. Ale mam nadzieję, że nic nie laguje, wszystko działa. Teraz powinno być git, jeżeli lagowało w ogóle cokolwiek. Dobra, nieważne, teraz przechodzimy do tego biegu. Tutaj bardzo ładnie udało mi się po małej wyprzedzić Jarosława Hampela. I w tym momencie jadę na razie na miejscu drugim. Wyprzedza mnie tutaj bardzo ładnie po kredzie Jarosław Hampel. I w tym momencie próbuję zrobić atak po zewnętrznej, ponieważ jak jest napisane w wyzwaniu, trzeba raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej wyprzedzać rywali, a to jest naprawdę czasami bardzo trudne. Tutaj akurat mi się udało, tutaj troszeczkę wykontrowałem i zwolniłem swój motocykl, żeby troszeczkę Hampel naciął się na moje tylne koło. Bieg siódmy, jadę z Tomasonem, Jonasonem, Chrisem Holderem oraz Grayem Hancockiem. Ja spod płotu w kasku żółtym, na razie na moim koncie po jednym biegu 3 punkty. Tak więc mam na razie komplet, ciekawy jestem, czy po tym biegu utrzymam ten dorobek. Na razie Greg Hancock, 3 punkty, komplet, tak sam. Nie no, komplet po pierwszym biegu to tak troszeczkę nie brzmi jeszcze dumnie, ale mam nadzieję, że po tym biegu uda mi się go utrzymać. Teraz raczej nikt za kredę nie wyjedzie. Dobra, troszeczkę zostanę jeszcze, dobra, powinno być git. I teraz tak, tutaj po zewnętrznej.
I teraz po małej należy wyprzedzić Grega Hancocka. Ajajaj, tam mi troszeczkę przeszkadza ten pojedynek. Hancock Holder. Ten pojedynek troszeczkę mi tutaj przeszkadza, ponieważ nie mogę się na tyle napędzić. Albo się nadzieję na Holdera, albo się nadzieję na Hancocka. W tym momencie na razie jestem pierwszy. Holder wyprzedzony, Hancock również za mną. A Ty Wuffinden na prowadzeniu w kasku żółtym. Bardzo ładnie w tym momencie przetrzymany Greg Hancock próbuje się napędzić po zewnętrznej. Ja tutaj popełniłem ogromny błąd. Oj. Dobra, dojechać, byle dojechać. Tutaj był ogromny błąd. I tutaj nie mogę mieć pretensji do czegokolwiek, tylko do siebie. Ale to było głupie, 3 pewne punkty straciłem. Znaczy tak naprawdę 2. Tak prosto stracić, tak łatwo stracić pierwsze miejsce, jak tak można? Taki błąd. Ajajaj. A co ja zrobiłem? Szczerze mówiąc nie wiem, bo to było tak bezsensowne. Zacząłem skręcać bardzo, bardzo wcześnie. Dwóch się zacząłem wkładać tak dziwnie. Dziwne to było. Tutaj na tym łuku to chyba będzie. Tutaj o, teraz będzie. Tutaj się na zewnątrz próbuje napędzić Greg Hancock. I zobaczcie jak ja jadę. Nikt w ogóle się nie wkłada. Max, to jest idealny moment, idealna pora, żeby się włożyć. I w tym momencie, gdybym nie wyprostował motocykla, zobaczcie. Tutaj, o, już zaczynam prostować. Wiem, że to było najgłupsze, co mogłem w tym momencie zrobić. Prostuję motocykl i na całe szczęście, zobaczcie jak bliziutko. O, ja nie mogę. To był naprawdę manewr bardzo ryzykowny i to, że nie wyjechałem z toru, to naprawdę jest jakiś cud dosłownie. Nie wiem jak ja tutaj się zmieściłem jeszcze w tym krawężniku, żeby nie wyjechać, ale się udało. Chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Czyli tutaj, zobaczcie, prostym motocyklem. Teraz mocna kontra, żeby w ogóle jakkolwiek zapanować nad motocyklem. Tutaj za mocna kontra poszła, walnął mnie Chris Holder, wpadłem na Grega Hancocka. A nie, nie było kontaktu chyba pomiędzy mną a Gregiem Hancockiem. Chwila, zobaczmy. Tutaj z pierwszej kamery. Nie, Greg Hancock po prostu przejechał. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo mocno uderzyłem w płot, a to powoduje bardzo mocne uszkodzenia silnika i całego sprzętu w ogóle. Tak więc niestety stracone te punkty. Wygrywa ten bieg Greg Hancock, a ja niestety muszę sobie przemyśleć ten bieg. Pojechałem bardzo głupio, dużo błędów na tej jednym łuku tak naprawdę. Greg Hancock przywozi trójkę i jest niepokonany, a ja mógłbym być niepokonany, ale niestety pojechałem jak totalny noob i przywożę jeden punkt w tym biegu, 7. I w tym momencie mam na swoim koncie 4 po 2 startach. Mam nadzieję, że bieg 11 będzie lepszy. Dzika karta, Andreas Jonsson oraz Nicky Petersen. Ja z pola trzeciego w kasku białym. Zobaczymy jak poradzę sobie teraz w tym biegu. Ważne jest to, że w biegu ostatnim, 7, dojechałem na jeden punkt. Każdy punkt w tej rywalizacji jest ważny. Udało mi się opanować motocykl, nie spanikowałem, ponieważ kiedyś, może w pierwszym, drugim sezonie, a może nawet w ostatnim, bym się wywrócił po prostu i stracił panowanie kompletne nad motocyklem. W tym momencie udało mi się to opanować i przywożę jeden punkt, chociaż jeden punkt. Dobra, chwilę jeszcze zostanę i w tym momencie na razie na prowadzeniu jest Nicky Petersen, na drugim miejscu dzika karta, a na trzecim w kasku niebieskim Andreas Jonsson. Na razie Duńczyk na prowadzeniu, dalej trzyma. Chwila, zapomniałem o jednej zasadzie, żeby zaczynać, to teraz muszę po małej. Sorki, ojeny. Ojojojojoj. Dobra, te zawody są naprawdę już dziwne. Zahaczyłem się o tylne koło. Nie wiem w jaki sposób. Ej, gdzie powtórka? Halo? Ej no. Aha. Ciągle zapominam, że jeżeli klikniesz spację, to nie masz powtórki. To jest tak głupie. Ponieważ no, klikasz spację, chcesz zobaczyć powtórkę, ale jej nie zobaczysz, bo nie. To jest jedyne, do czego mogę się przyczepić w tej grze. To jest jedyna rzecz, która mnie denerwuje w tej grze. I niestety, powtórki nie zobaczycie, bo gra powiedziała nie.
kolejne punkty stracone. Kolejne punkty, nie dostaje się na razie do półfinału, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, jak wygląda mój silnik i jest naprawdę źle. 84% po trzech biegach. To jest naprawdę bardzo źle. W tym momencie bieg 15. I nikt nie wygrał z pola czwartego i pierwszego. Wszystkie wygrane z drugiego i trzeciego pola. W tym momencie może uda mi się wygrać ten bieg. Ładne otworzenie z zawodów, 3 punkty, potem jedynka, a na samym końcu, w tym momencie, ostatni bieg. Upadek, to bardzo głupi upadek. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej po prostu. Oj, teraz za długo chyba zostałem. Teraz chyba za długo. Jako że w ostatnim biegu musiałbym wyprzedzić po zewnętrznej, znaczy po wewnętrznej, to teraz wyprzedzę Macieja Janowskiego po zewnętrznej. Mylą mi się dzisiaj normalnie te słowa, ale dobra, nieważne. Lecimy dalej, teraz po małej trzeba wyprzedzić Krzysztofa Kasprzaka. Polak na razie dalej trzyma drugie miejsce, ja się napędzam. Byleby nie tracić teraz głupie punktów. Na Żagara trzeba się napędzić po zewnętrznej, przy płocie. Bardzo ładnie. I w tym momencie jadę. Ale mnie tam wyprostowało w płot. W tym momencie już się bałem, że stracę kolejne punkty i pewne zwycięstwo tak naprawdę. Zobaczcie, jak Żagar jest daleko. Gdybym stracił te 3 punkty, to nie wiem, co bym zrobił. Ale na razie jadę. Strasznie mnie telepie. Nie wiem, czy to przez stan mojego motocykla, czy po prostu przez to, że dzisiaj jechać nie umiem. Mam nadzieję, że przez stan motocykla. Bardzo długo zostałem. Bardzo długi tutaj mój start był. Tutaj naprawdę dałem sobie wyzwanie ogromne, ponieważ zostałem bardzo długo. Nie wiem, zamyśliłem się, coś zrobiłem dziwnego. Po prostu myśli mi się odpaliły, zacząłem myśleć jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy. Ogólnie to w ostatnim biegu zostałem naprawdę długo na starcie i naprawdę dziwię się, że udało mi się ich dogonić, ponieważ no naprawdę to była ogromna przewaga. Jeszcze ta taktyka, że raz po wewnętrznej, raz po zewnętrznej, to naprawdę nie było proste, ale udało się, na całe szczęście się udało. Na starcie się zamyśliłem i po prostu zostałem na starcie tak długo, że już myślałem, że się nie uda, ale jednak się udało, na całe szczęście. W tym biegu pojadę z Michaelem Jebsenem Jensenem, Jasonem Doylem oraz Nilsem Christianem Iversenem. Ja z pola pierwszego w kasku czerwonym. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Taśma poszła do góry, a ja teraz startuję troszeczkę za wszystkimi. Dziwny manewr w tym momencie. Nie wiem, myślałem, że Iversen wyjedzie. Nie chciałem go jeszcze wyprzedzić, ale dobra. Dziwne to było. Ostatnio zacząłem od zewnętrznej. Dodajmy, że Iversena nie było. Będę musiał zacząć sobie zapisywać na kartce jakieś, kiedy był ostatni bieg po wewnętrznej, kiedy po zewnętrznej. Będzie mi dużo łatwiej. Z tego co pamiętam, to AJ mi pisał taki komentarz pod ostatnim Grand Prix. Za wszystkie komentarze oczywiście i za lajki dziękuję. I oczywiście za subskrypcję zapraszam do subskrypcji kanału. W tym momencie jadę pierwszy. Jest bardzo dobrze. Trzymam pierwsze miejsce. Michael Jebsen-Jensen jest na tyle daleko, że raczej mnie nie dogoni. W tym momencie w bój z Jebsenem jeszcze wdał się Jason Doyle, a ja bezproblemowo dowożę 3 punkty. Bieg 19 wygrany, 3 punkty dla Taya Findena. A teraz przechodzimy do półfinałów. Mimo tego trudnego początku dalej utrzymuje się w top 8. Tak więc jedziemy półfinały, a w pierwszym półfinale pojadę ja wraz z Gregiem Hancockiem, Maciejem Janowskim oraz Matejem Żagarem. A ja mam 10 punktów. Toro oczywiście po porównaniu mój stan motocykla jest okropny. Źle to wygląda, na to nie patrzę. Mam nadzieję, że nie będzie defektu. 10 punktów na moim koncie, jestem tak naprawdę pod względem punktów drugi, ponieważ trójka zawodników ma 11, a ja mam 10, tak więc mam drugie miejsce pod względem punktów w tym Grand Prix.
Dobra, ostatnio wyprzedzałem po wewnętrznej, więc teraz po zewnętrznej. Okej, dobra. Muszę być co najmniej drugi. Tutaj nie będę mówił, że chcę walczyć o jakieś dziwne pozycje. Ej, Janowski! Ja ci miałem po zewnętrznej wyprzedzić, weź jedź do przodu. No Janowski, no! Jaki ty jesteś wolny, gościu! Dobra! A nie, czekaj, w półfinale mogę sobie wybrać! Dobra, lecimy! Nie poddajemy się, lecimy! W półfinale mogę sobie wybrać, z której strony mogę wyprzedzić. W tym momencie wyprzedziłem Janowskiego po wewnętrznej. Tak więc po zewnętrznej muszę wyprzedzić Greg'a Hancocka. W tym momencie lecimy. Pamiętajcie, nie! Żagar! Idź sobie, nie! Nie dostanę się do półfinału? Nie! Ja nie mogę, nie dostaję się do finału! Ja nie mogę, nie mogłem znaleźć sobie nigdzie miejsca. To jest najgorsze, że te boty jadą jak na złość. Zawsze kiedy chcę wyprzedzić je po zewnętrznej, to one jadą przy mojej prawej stronie. Nie mogę nic zrobić, niestety. Nie udało się, Maciej Janowski zajął mi tak dużo czasu. Może ten bieg by mi się udał, ale niestety zapomniałem o tej zasadzie, że w półfinale mogę sobie wybrać, z której strony wyprzedzam rywala. No nic, moja wina, moja skleroza i niestety półfinał jest przeze mnie przegrany. Jeden punkt przywiozłem, ale to nie zapewnia mi miejsca w finale. I teraz tak, mamy półfinał drugi i zobaczymy, kto wejdzie do finału. Wygrywa Chris Holder, Matej Żagar drugi, na trzecim miejscu Andreas Jonsson, a Greg Hancock na czwartym. Tak wygląda tabela, naprawdę jestem w szoku, myślałem, że jednak nie uda mi się utrzymać tego mistrza świata, na razie na ten drugi mecz. 27 punktów, Krzysztof Kasprzak tyle samo co ja, tak więc będę musiał mieć się na baczności i pilnować tych punktów, żeby tak głupio nie uciekały, ponieważ dzisiaj straciłem chwilę. 2 punkty stracone na tym biegu drugim chyba moim, a potem w trzecim biegu nadziałem się na koło chyba Andreasa Jonssona, z tego co pamiętam, i poleciałem w płot. Tak więc straciłem, można powiedzieć, co najmniej 6 punktów, bo mogłem tamten bieg, gdzie się nadziałem na koło Andreasa Jonssona, wygrać spokojnie. To był dopiero początek biegu, ale niestety nie udało się. Wyzwanie to jest o tyle trudne, ponieważ stawia zawodnika w bardzo takim dziwnym świetle. Nie możesz wyprzedzić tak, jak jest ci wygodnie. Musisz wyprzedzić raz po wewnętrznej, raz po zewnętrznej. Musisz się dopasować do tego, jak prowadzi cię wyzwanie. Nie możesz pojechać sobie teraz małą, ponieważ musisz wyprzedzić zawodnika po zewnętrznej. A jeżeli nie masz miejsca pod bandą ani nigdzie, jest szansa, że ten ostatni gostek, jeżeli na przykład jesteś trzeci, wyprzedzi cię po małej i znowu spadasz na ostatnie miejsce i próbujesz walczyć o jakiekolwiek punkty. Piąte miejsce, 1500 monet i następne zawody w Pradze. Tak więc zapraszam was za tydzień do Czech. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, cenny filmik, łapką w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Miłego dzionka, cześć.